Detektywistyka to jeden z nowych kierunków, jakie od przyszłego roku akademickiego będzie można studiować w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kierunek powstaje z myślą o absolwentach szkół wyższych, którzy pragną podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Będą to bowiem studia podyplomowe. Inicjatorem kierunku jest Dariusz Loranty, policjant, pisarz, publicysta, czołowy negocjator policyjny w III RP, nauczyciel akademicki na wielu uczelniach, m.in. pracownik Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chciałbym uspokoić zwolenników i przeciwników. Nasza detektywistyka jest niezwykła, dlatego że nie tylko przygotowuje do tego zawodu, do tej profesji, czyli spełnia kryteria ustawowe, a ponadto przygotowuje osoby, które być może znajdą kiedyś pracę w Policji Kryminalnej czy w innych czynnościach wykrywczych. Nasze studia, z uwagi na rozmiar czasu, program oraz osoby je prowadzące, spełnia kryteria nie tylko na potrzeby detektywistyki, czyli osoby, która wykonuje tę profesję, ale również dla osób, które podejmą pracę w organach wykrywania. Kierunek powstaje w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska. Uczelnia dokłada wszelkich starań, aby przyszli studenci detektywistyki wiedzę zdobywali pod okiem profesjonalistów. Po wszystkim oczywiście kojarzy się to z postacią najsłynniejszego detektywa w Polsce. Uchylę rąbka tajemnicy tylko wam jako pierwszego medium. Przyjedzie ten najsłynniejszy detektyw do nas i z całą pewnością będziemy mieli zajęcia, jeżeli nie z nim bezpośrednio, jeżeli mu czas pozwoli, to z innymi osobami z jego najbliższego kręgu, które poprowadzą część ćwiczeń praktycznych. Ale to nie jest jedyna sława, tuz tej specjalności, który u nas będzie prowadził zajęcia. Po ukończeniu tego kierunku rynek pracy nie zamyka się tylko do zawodu detektywa i działalności w biurze detektywistycznym. W wielu firmach w tym momencie tworzy się pewne nowy rodzaj profesji. Detektyw sklepowy to jest to najpopularniejszy, które praktycznie funkcjonuje już w tej chwili w każdym dużym, bardzo dużym obiekcie handlowym. Ale chciałem powiedzieć, że praktycznie każda firma logistyczna w tej chwili przygotowuje się lub jest w trakcie takiej osoby, która jest skrzyżowaniem detektywa i kontrolera procedur. Firmy chcą się uchronić przed kradzieżą, malwersacją, oszustwem, wyprowadzeniem w błąd i przygotowują sobie ludzi, którzy będą dopilnowali ekspedycję materiału, dostawy towarów, gdzie elementy, które my uczymy i teoretycznie, i praktycznie, bo chciałem podkreślić, praktyka będzie. Będzie również ta praktyka polegająca na technice obserwacji, technice przemieszczania się, to te osoby powinny być przygotowane do wykonywania tego typu pracy. Również chciałem powiedzieć, że zapraszamy policjantów, którzy są policjantami prewencji, dlatego że tu będą również wykładowcy akademicy z Wyższej Szkoły Policji, więc będziemy mieli z kim współpracować i przygotowujemy ludzi do procesu wykrywczego, do czynności operacyjnych, zarówno tych, których może cywil wykonywać, bo ustawa przewiduje, że detektyw ma prawo zbierać informacje, ale również dla tych osób, które w strukturach organów ścigania będą wykonywać podobne czynności. Detektywistyczne studia podyplomowe szczególnie kierowane są do osób, które do tej pory miały już styczność z bezpieczeństwem, czyli absolwentów takich kierunków jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminalistyka, kryminologia czy prawo. Jednocześnie oprócz rekrutacji na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości trwa nabór na studia licencjackie i magisterskie. Wśród nich jednym z czołowych kierunków jest właśnie bezpieczeństwo narodowe. Uczę na trzech uczelniach, w tym również państw publicznej uczelni, bo Wyższej Szkoły Służby Pożarowej w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Chciałem powiedzieć, że Ostrowiec na tle największych miast w tym kraju swoim kierunkiem bezpieczeństwo narodowe nie musi się wstydzić. I nie tylko mam na myśli to, że uczą osoby o nazwisku przez duże litery, do których zaliczamy pana Hebdę, generała Pietrzaka, ale również proszę pamiętać, że tu są osoby, które mają bogaty dorobek naukowy, stricte akademicki. Wielu absolwentów ostrowieckiej uczelni po kierunku bezpieczeństwo narodowe pracuje w służbach mundurowych.